spotykamy się w czasie szczególnym, bo spotykamy się dzisiaj dwa tygodnie przed wyborami do Europarlamentu. Za dwa tygodnie w sobotę to już będzie cisza wyborcza, więc już będziemy mogli wtedy tylko decydować i ostatnie decyzje te wyborcze podejmować. Przed wyborami, które dotychczas w Polsce nie były jakoś szczególnie doceniane. Znaczy, o tym też świadczy frekwencja w tych poprzednich wyborach. Ona 5 lat temu lekko przekroczyła 20%. Rzeczywiście bardzo niska frekwencja, nawet jak na te polskie standardy, kiedy w wyborach do Sejmu jest to zawsze trochę mniej niż 50%, no to tutaj jeszcze dwa razy mniej. A my chcemy Państwa przede wszystkim przekonywać do tego, że warto do tych wyborów pójść i że one są naprawdę ważne. Ja myślę, że Państwa może akurat pewnie bardzo przekonywać nie trzeba. Państwo jesteście ludźmi aktywnymi, chociażby tutaj obecność Państwa o tym świadczy. Ale myślę, że każdemu z nas powinno zależeć, żeby jak najwięcej osób zmobilizować. I to jakby zacznę od tego. To jest wielki apel również do Państwa, żeby jak najwięcej osób swojego otoczenia, rodziny, znajomych, sąsiadów przekonać, że do tych wyborów warto pójść. I zaraz postaramy się Państwa wyposażyć też takie argumenty, dlaczego te wybory są tak ważne. One są ważne dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, to jest początek pewnego maratonu wyborczego, który jest przed nami. Te wybory za dwa tygodnie otwierają cykl kolejnych wyborów. Jesienią wybory parlamentarne, potem wiosną przyszłego roku wybory prezydenckie. Kolejne wybory, które ukształtują polską rzeczywistość na kolejne lata i to chyba nie tylko w perspektywie kolejnej kadencji, czyli nie tylko w perspektywie 4 lat, patrząc na wybory parlamentarne, ale myślę, że w dużo dłuższej perspektywie, bo one spowodują już trwałe, tak byśmy sobie tego życzyli, trwałą przebudowę polskiej sceny społecznej i politycznej, w jakiś sposób umocnią to wszystko, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnie 4 lata. Umocnią, jeśli pójdą tak, jakbyśmy sobie tego my, politycy Prawa i Sprawiedliwości, życzyli, tak aby rzeczywiście ten program dobrej zmiany, który realizujemy, mógł być realizowany w dalszym ciągu. I może ktoś z Państwa powie, no ale co do tego mają wybory europejskie? Otóż mają, dlatego że one są takim, można powiedzieć, pierwszą połową tego meczu wyborczego, który w tym roku jest przed nami. I jeśli bardzo chcemy wygrać wybory jesienne, to dużo łatwiej będzie ten cel zrealizować, jeśli również te pierwsze wybory będą wyborami z pozytywnym wynikiem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest, proszę mi wybaczyć to porównanie, jak w meczu trochę, jak się wygra pierwszą połowę, to łatwiej wygrać cały mecz, niż jeśli się z tej pierwszej połowy zejdzie jednak jako pokonany. Więc chcemy również tą pierwszą połowę wygrać, aby móc jesienią przedłużyć nasz mandat społeczny i realizować te projekty, które w dalszym ciągu realizować te projekty, które już wdrożyliśmy w życie, projekty społeczne, przede wszystkim wielki program 500+, który jest naszą chlubą i szczycimy się rzeczywiście, że jako pierwsi w Polsce i w naszej części Europy, chyba można powiedzieć, zrealizowaliśmy program, który jest standardem w krajach starej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, nie dajcie sobie Państwu wmówić, że to jest jakieś rozdawnictwo, że to jest jakieś marnowanie pieniędzy, że to jest jakąś fanaberią, którą my tutaj wprowadzamy, czy że to jest jakieś przekupstwo wyborcze. Często tego typu stwierdzenia w przestrzeni publicznej padają. Otóż nie, szanowni Państwo. My wprowadzamy w Polsce takie standardy społeczne, jakie od bardzo wielu lat są realizowane w tych krajach starej Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji, w Austrii, żeby daleko nie szukać. Taki program 500+, bardzo podobny, właściwie funkcjonuje za Odrą w Niemczech. Tam rzeczywiście również pieniądze na dzieci są przekazywane i nikogo to nie dziwi i nikt nie twierdzi, że to jest jakieś rozdawnictwo czy jakaś kiełbasa wyborcza. To jest po prostu pewien europejski standard. My tego typu standardy w Polsce wprowadzamy. Podobnie z 13. emeryturą, którą wystartowaliśmy w tym roku pierwszy raz. Rzeczywiście udało się to zrealizować i chcemy w kolejnych latach również ten program realizować. I znowu nie jest to żaden dziwoląg czy żadne rozdawnictwo, tak jak mówią politycy Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Europejskiej. Znowu są to pewne standardy europejskie, żeby daleko nie szukać, chociażby w Austrii. Nie tylko 13, ale nawet 14 emerytura jest tam emerytom wypłacana i takie programy wsparcia dla emerytów są również w innych krajach realizowane. My znowu tutaj te europejskie standardy wprowadzamy. Przypomnę, obniżyliśmy również wiek emerytalny. To też jest tak, że w Europie ten wiek emerytalny jest bardzo różnie ukształtowany, ale w naszych warunkach te 67 lat dla kobiet i mężczyzn, myślę, że to było nasze powszechne odczucie, to było zbyt wiele, zbyt gwałtownie, zbyt skokowo wprowadzane, stąd powrót rzeczywiście do poprzedniego wieku emerytalnego. Wiele spraw, które
zrealizowaliśmy w tej kadencji, a pewnie jeszcze inne, które również przed nami chcemy w kolejnej kadencji realizować. Chcemy mieć pewność, że te programy społeczne i ten standard rządzenia, który wprowadziliśmy, będzie kontynuowany również w kolejnych latach. Ale szanowni Państwo, te wybory są ważne również z innego powodu. Z tego powodu, że bardzo wiele polskich spraw dzisiaj jest rozstrzygane nie tylko tu w Polsce, u nas, ale również rozstrzyga się w Brukseli. I chcemy rzeczywiście, żeby ten polski głos był dużo bardziej słyszalny i dużo bardziej skuteczny niż dotychczas, kiedy jednak większą moc tam w Brukseli mieli nasi konkurenci polityczni, politycy Platformy Obywatelskiej. Po tych ostatnich wyborach, które były 5 lat temu, tak to się ukształtowało, że reprezentantem Polski w Komisji Europejskiej była wicepremier w rządzie Donalda Tuska. Pani jest w dalszym ciągu, pani Elżbieta Bieńkowska, że szefem Rady Europejskiej jest Donald Tusk, że Europejska Partia Ludowa, czyli ta partia, której częścią składową jest Platforma Obywatelska i PSL, to jest ta partia, która rozdaje karty, można powiedzieć, w Parlamencie Europejskim, która decyduje o bardzo wielu sprawach. I to jest, szanowni Państwo, według mojej oceny coś, co się dotychczas Polsce jakoś szczególnie dobrze nie przysłużyło. Żeby pokazać efekt tego, to jest właśnie ta propozycja budżetu, która na kolejne 7 lat również dla Polski została położona na stole przez Komisję Europejską. Projekt budżetu, który nie jest dla Polski korzystny. Ten projekt przygotowany rzeczywiście przez Komisję Europejską, czyli między innymi przez panią Elżbietę Bieńkowską, która sygnowała również ten projekt, to jest projekt, który przewiduje dla Polski dużo mniejsze pieniądze w tej najbliższej perspektywie niż było to dotychczas. I dzisiaj, kiedy ze zdumieniem słyszymy, że nasi konkurenci polityczni nas próbują jako rządzących w Polsce tutaj obciążać tym, że ten budżet tak wygląda. No, to przygotowali koledzy pana przewodniczącego Schetyny i koleżanka pani Bieńkowska. To akceptował Donald Tusk, to akceptowali najważniejsi politycy europejscy, którzy są sprzymierzeńcami Platformy Obywatelskiej, a my mówimy i prowadzimy dzisiaj również rozmowy na ten temat, że my chcemy, aby ten budżet został przywrócony do takiego stanu, który będzie nas satysfakcjonował, czyli żeby to było nie mniej niż było 7 lat temu, a najlepiej, żeby było więcej. I naprawdę udało nam się tutaj na starcie do tych negocjacji, bo one ruszą dopiero na jesieni, ale na tym starcie do negocjacji bardzo dobrą pozycję dla Polski wypracować. To bardzo liczne spotkania pana premiera Morawieckiego z przywódcami innych państw europejskich, szczególnie krajów naszego regionu, które zostały w tym projekcie budżetu równie niekorzystnie jak Polska potraktowane. Udało się zbudować szeroką koalicję 15-16 państw, tak zwanych przyjaciół spójności. 13 z tych przywódców tych państw było 1 maja w Warszawie, gdzie jeszcze raz potwierdzili, że chcą wspólnie o ten dobry budżet zabiegać, a 15 państw to jest, szanowni Państwo, większość w Unii Europejskiej. Więc dzisiaj polski rząd zbudował dzisiaj taką większość, która może rzeczywiście realnie mieć wpływ na na kształt tego budżetu. I my możemy dzisiaj powiedzieć, że po to również kandydujemy i chcemy zdobyć sukces w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby mieć mandat mocny do tego, żeby ten budżet rzeczywiście dla Polski dobry wynegocjować. Takich spraw w Unii Europejskiej jest bardzo wiele. Chociażby te, o których głośno w ostatnim czasie, jakość produktów, to dotyczy każdego z nas. No, nie godzimy się z takim stanem rzeczy, że w Polsce my dzisiaj robiąc zakupy, kupując te przysłowiowe proszki do prania, chemię czy produkty żywnościowe, za te same często pieniądze, które płacą mieszkańcy Europy Zachodniej, w sklepach kupujemy produkty gorszej jakości, bo jesteśmy gorszymi Europejczykami, bo żyjemy w kraju, który jest w Unii Europejskiej krócej niż te kraje zachodniej Europy i traktuje nas się również jako konsumentów gorszej kategorii. Chcemy z tym skończyć, stąd lobbowaliśmy, działaliśmy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, żeby przyjąć przepisy, które wymuszają rzeczywiście to, aby te produkty były tej samej jakości w Polsce, w Niemczech, w innych krajach. Niestety nasi polscy europarlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej w większości głosowali przeciwko tym przepisom. Nie potrafimy tego zrozumieć, nie potrafili oni również nam wytłumaczyć, nam, Polakom, dlaczego tak się zachowali. W wielu sprawach zresztą oni rzeczywiście zachowują się w sposób dziwny, tak jakby nie reprezentowali Polski, a raczej jakby reprezentowali właśnie te elity brukselskie, tych, którzy w Unii Europejskiej grają pierwsze skrzypce. Nam są potrzebni w Brukseli, szanowni Państwo, reprezentanci Polski, polskich interesów, a nie reprezentanci, którzy pochodzą z Polski, ale jak przychodzi do uważnych głosowań w polskich sprawach, głosują tak jak przedstawiciele tych państw, które chciałyby dalej utrzymać podział na gorszą i lepszą Europę, na tą Europę, która
jest tak zwaną starą Unią, prawda, tą Europą większej, jak to nazywają, większej prędkości i tą Europę gorszej prędkości, czy wolniejszej prędkości, czyli naszą część Europy. My nie chcemy dwóch standardów w Europie, chcemy rzeczywiście działać tak, aby Europa była jedna i żeby standardy w tej Europie były jedne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Widzimy również, szanowni państwo, w ostatnim czasie, szczególnie w ostatnich tygodniach, to jest bardzo widoczne, taką wielką ofensywę ideologiczną. Czy można powiedzieć propozycję dzisiaj dla Polski i dla Polaków rozpętania w Polsce jakiejś wojny światopoglądowej, wojny ideologicznej. My, szanowni państwo, chcemy również w tych wyborach wygrywać tych i następnych po to, żeby zachować w Polsce pewnego rodzaju normalność. I jako normalność widzę tutaj zachowanie pewnych jednak kotwic tych światopoglądowych, takich, które są również zapisane w naszej polskiej konstytucji, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a nie jakieś inne związki, że dzieci mają się wychowywać właśnie w takich rodzinach, w takich małżeństwach, a nie być adoptowane przez pary homoseksualne, że jesteśmy tolerancyjni, ale obowiązują pewne standardy również poszanowania tego, co jest dla nas wszystkich ważne, że to, co jest ważne dla chrześcijan, dla katolików, szanujemy to, co jest ważne dla Żydów, co jest ważne dla muzułmanów, że pewne standardy nieszargania świętości to jest coś, co narody cywilizowane powinny szanować i my chcemy takie standardy w Polsce zachowywać. Nie chcemy, aby w Polsce ta wojna ideologiczna, która niestety toczy się dzisiaj w bardzo wielu krajach zachodniej Europy, przeniknęła do nas. No my chcemy żyć się, rozwijać w spokoju takim, który zapewni nam tutaj w Polsce spokojne. Coraz bardziej mamy również nadzieję dostatnie życie, a nie w życie, które no, będzie składało się z, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, rzeczywiście z kolejnych nowinek światopoglądowych, czy w ściąganiu na Polskę tych wszystkich problemów, które te kraje zachodniej Europy się borykają, jak chociażby problem z wzrastającą falą uchodźców, z wojną kulturową, to wszystko, co dotyka kraje zachodniej Europy. My chcemy korzystać z tych złych doświadczeń tamtych krajów i Polskę i Polaków przed tymi złymi doświadczeniami chronić. I dlatego, szanowni państwo, jeszcze raz zakończę już, bo nie chcę zbyt długo mówić, tym bardziej, że jeszcze chyba pani minister, tak, pan senator, być może jakieś słowa, myślę, że lepiej byśmy rozwijali sprawy, które państwa szczególnie interesują i w tych sprawach może szerzej na państwa pytania odpowiadali. Ale dlatego tak jest bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście się do tych wyborów zmobilizowali. Wszyscy ludzie, którzy popierają nasz program, nasz pomysł, nasz pogląd na to, jak powinna być zorganizowana Polska, jak powinna być zorganizowana Unia Europejska, bo my chcemy w tej Unii Europejskiej mieć ważny głos. Znaczy chcemy, żeby Polska mogła współdecydować o tym, jaka jest Unia, bo to jest nasza wspólna, Unia Europejska jest naszym wspólnym dobrem. My do Unii Europejskiej wstąpiliśmy, bo nie dlatego, że nas tam ktoś zagnał kijem, tylko dlatego, że chcieliśmy rzeczywiście być w tej Unii Europejskiej i chcemy móc współdecydować o tym, jaka ta Unia ma być. Nie chcemy być takim krajem, który tylko i wyłącznie czeka na dyspozycję z Brukseli i pyta, jak ma swoje polskie sprawy organizować i w jakiej Unii ma być, ale chcemy rzeczywiście przy tym stole, gdzie się decyduje, siedzieć, bo to jest również nasze prawo i dlatego jest nam potrzebna mocna reprezentacja europejska. Tutaj na Dolnym Śląsku wystawiliśmy dosyć mocną, wydaje mi się, listę kandydatów, tak jak zresztą w całej Polsce. Nasi konkurenci nam wręcz zarzucali, że wystawiamy takie mocne listy, że nasi kandydaci chcą uciekać do Brukseli. Otóż, szanowni państwo, nie chcą uciekać, tylko my po prostu doceniamy ważność tych wyborów. Stąd tutaj na Dolnym Śląsku na czele tych listy dwie członkinie rządu, dwóch ministrów, pani minister Anna Zalewska i pani minister Beata Kempa. Dalej znakomici również kandydaci. Tutaj o jednym z tych kandydatów już była mowa, pan senator Ślusarz, ponieważ ten okręg wyborczy to również Opolszczyzna, pan Sławomir Głosowski, dotychczasowy eurodeputowany, również w tym okręgu kandyduje. Wielu jeszcze innych kandydatów, tak, z Wrocławia pani Stachowiak-Różecka, to słusznie pani minister mi podpowiada. Naprawdę jest spośród kogo wybierać. Ludzie dobrze przygotowani do tego, żeby naszych polskich interesów w Brukseli pilnować i nasze polskie interesy realizować. Zachęcam jeszcze raz państwa do tego, żebyście jak najwięcej osób przekonali, że warto pójść do tych wyborów i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, co mówię, da nam dobrą perspektywę nie tylko w Europie, ale również na te jesienne wybory i na kolejną kadencję. Bardzo serdecznie dziękuję, jestem do państwa dyspozycji. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Oddaję głos pani minister, tak? Tak. Bardzo proszę. My szanujemy to, że jesteśmy w Europie i zawsze w Europie byliśmy.
Unia polityczna jest, Unia Europejska jest strukturą polityczną i teraz ta struktura polityczna może mieć takie, a nie inne kształty, takie, a nie inne wartości. I my chcemy, żeby te wartości, to były te wartości, które przyświecały ojcom założycielom i żeby do nich się odwoływać. I to jest takie bardzo ważne i my zapewniamy, że o te wartości w Unii Europejskiej będziemy dbać. Ale pomyślcie, czym jest dzisiaj koalicja europejska, koalicja, która ma kandydatów, nie wiem, od lewa do środka, bo od prawa tam już prawie nie widzę. I to jest pewne, że to nie będą ludzie, którzy wejdą do Parlamentu Europejskiego, to będą mieli taki jasny i precyzyjny cel, jasny i precyzyjny sposób widzenia Unii Europejskiej czy wartości, bo widzimy, że to są ludzie o bardzo, bardzo różnej historii politycznej, proweniencji politycznej, bardzo różnych doświadczeniach i trudno tutaj oczekiwać tego, że się po prostu po najzwyczajniej w parlamencie nie rozpieszną, jeśli chodzi o postawy, jeśli chodzi o później prezentowanie naszych interesów. To musi być spójna, zgrana drużyna, która wie, po co idzie i będzie dbała o ten właśnie, o Europę, ale i o Polskę. I Polska musi być, nie może być tą właśnie panną na wydaniu, biedną, która się do wszystkich uśmiecha. My jesteśmy krajem rozwiniętym, już rozwiniętym, bo taki status już uzyskaliśmy. Krajem, który ma się czym chwalić, nie ma się czego wstydzić. Możemy nadawać ton w pewnych sprawach i nie musimy ulegać innym. Ja, jak wiecie Państwo, od ponad 2 lat pełnię funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i za każdym razem się uda się z Państwem spotkać, to wiem, że przepraszam, że tak rzadko, ale rzeczywiście tutaj mój szef potwierdzi, że praca u nas jest bardzo, bardzo intensywna i praktycznie dzisiaj jadę też z ministerstwa do Państwa, żeby jeszcze pewne sprawy legislacyjne dopilnować i doprecyzować, więc Ministerstwo Edukacji bardzo mocno pracuje. Wczoraj mieliśmy kolejną edycję, kolejne okrągłego stołu pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier był z nami w zasadzie przez prawie 3 godziny, bardzo aktywnie uczestniczy w tej dyskusji. Ta dyskusja na temat edukacji, która w tej chwili się w Polsce odbywa, jest bardzo ważna. I też chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my teraz się zastanawiamy, jak zmienić coś, co robiliśmy przez lata. Edukacja jest tym momentem, jest tą dziedziną naszego życia, która się będzie ciągle zmieniać. I teraz na efekty tych zmian, które wprowadziliśmy, będziemy czekać. Ale przypomnę też i chcę, żebyście Państwo mieli świadomość i nie dali się zapędzić w taką ślepą uliczkę, że ta reforma była reformą nieoczekiwaną. Ta reforma była bardzo oczekiwaną reformą przez społeczeństwo. Nie było takiego spotkania, w którym uczestniczyliśmy wszyscy w poprzedniej kadencji, w której nie byłoby oczekiwania, że należy naprawić system edukacji. Ja miałam okazję pracowałam przez 12 lat w Komisji Edukacji i przez 12 lat przyglądałam się i często reprezentowałam Klub Prawa i Sprawiedliwości w tych ważnych, kluczowych zmianach, które wprowadziła poprzednia ekipa. I przypomnę, że 2008-2009 rok to jest praktycznie wprowadzenie demontażu liceów ogólnokształcących, to jest wprowadzenie właściwie uchylenia odpowiedzialności państwa za edukację, to jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiły masową likwidację szkół, to jest ponad 2,5 tysiąca szkół, to jest 47 tysięcy zwolnionych nauczycieli. To są efekty poprzednich rządów. To jest sytuacja, w której mieliśmy niespójny system edukacyjny i niespójny system wychowawczy. I teraz, nie mówiąc już o przymusowym wcieleniu 6-letnich dzieci do szkół, na co nie było zgody rodziców i co wtedy nie było powszechnej, na przykład niektórych, na przykład ZNP takiego stanowiska, że co się dzieje z podwójnym rocznikiem 6-letnich i 7-letnich dzieci w nieprzygotowanych szkołach. To były poprzednie rządy i ci ludzie dzisiaj próbują to, co my naprawiamy. To jest wielka operacja. Przywrócenie pewnych standardów, naprawa kształcenia zawodowego, przywrócenie kształcenia ogólnego w liceach, chociażby mamy triumfalny powrót historii do szkoły. To są rzeczy, które w wielkim trudzie przygotowujemy i wdrażamy.
Ja miałam okazję bezpośrednio nadzorować przygotowanie reformy kształcenia branżowego, co pewnie jest taką moją satysfakcją, że tylko był jeden głos wstrzymujący się, jeśli chodzi o Sejm. Natomiast teraz jest bardzo ważne, te zmiany zawsze kogoś będą w jakiś sposób naruszać jakieś interesy, bo się trzeba będzie czegoś więcej nauczyć, do czegoś więcej przygotować, wysilić się do tego, żeby podpisać umowę z pracodawcą. To są zmiany, które kogoś mogą uwierać, ale zmiany ogromnie potrzebne i niezbędne z punktu widzenia naszego polskiego rynku pracy, bo dzisiaj problemami, wyzwaniem rynku pracy nie jest bezrobocie, tylko brak przygotowanych fachowców i to, co jest w strategii odpowiedzialnego rozwoju, nie ma rozwoju społecznego bez gospodarczego, więc bez odpowiednio przygotowanych kadr tego rozwoju i gospodarczego, i społecznego nie będzie. Więc ciężko pracujemy. W tej chwili, wracając do tego zdania, okrągły stół to są następne wyzwania, które są przed nami i które będziemy rozwiązywać. To jest 5 podstolików, gdzie naprawdę odbywa się rzeczowa i merytoryczna dyskusja. Myślę, że w czerwcu będziemy już ją w sposób taki podsumować, bo wiele jest postulatów, które już w tej chwili są realizowane lub mogą być bardzo szybko zrealizowane. Między innymi swoboda nauczycieli, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Między innymi taka odpowiedzialność dyrektorów za proces kształcenia. Tu trzeba pewne rzeczy tylko wzmocnić, czy stworzyć inne sposoby kształcenia, czy wspierania w trakcie realizowania swojej pracy. Także pracujemy dosyć mocno. Wczoraj do późna okrągły stół. Dzisiaj jeszcze doprecyzowanie pewnych zapisów, które będą realizowały porozumienie z Solidarnością, jeśli chodzi o te negocjacje, które się odbyły. Natomiast przed nami też i praca, i przygotowanie do tego, żeby wykorzystać w dosyć dobry, świadomy wybory, które przed nami, byśmy mieli dobrą i silną reprezentację, która polskie interesy, też i polską edukację będzie w Parlamencie Europejskim reprezentować, a myślę, że to czas też do tego, żeby przede wszystkim kandydat, pan doktor, świetny doktor, świetny parlamentarzysta, pan Rafał Ślusarz-Rzeszli, mógł przedstawić też tutaj swoje propozycje do nas tutaj na Miennej Górze przemówić. Wspiera nas teraz w sprawach służby zdrowia. Także dziękujemy. Pani minister, dziękuję za miłe słowa. Panie ministrze, panie senatorze, państwo samorządowcy, szanowni zebrani. Po takich dwóch mówcach wystąpić to jest trudne zadanie. Jeśli się zapowietrze, proszę mi to wybaczyć. Proszę Państwa, takim mottem kampanii wyborczej, myślę podstawowym, z którym idziemy, to jest kwestia, żeby przekonywać siebie i przekonywać na zewnątrz, przekonywać Europę, że Polska nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej. Polska nawet nie jest partnerem Unii Europejskiej. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy wewnątrz. Chcemy mieć wpływ na to, co się w Unii Europejskiej dzieje. Chcemy mieć wpływ na to, jak Unia Europejska planuje przyszłość. To jest coś, do czego mamy pełne prawo. Z tym występujemy i to chcemy wygrać. Te nadchodzące wybory to jest zderzenie cywilizacji. Jeżeli ktoś będzie chciał argumentów, to cały szereg można przytoczyć. To jest zderzenie cywilizacji. Od tego bardzo wiele zależy. Od tego zależy to, o czym mówił pan minister. Kolejne nasze wybory i szansa na podtrzymanie dobrej zmiany w Polsce. Ale to jest również decyzja o tym, czy będziemy brnąć w szereg błędnych założeń, błędnych rozwiązań, czy jest szansa na zmianę również poza granicami Polski. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość, idąc do tych wyborów bardzo szeroką propozycją personalną, ma również bardzo szeroką propozycję programową, 12 punktów. 12 punktów przedstawiamy Państwu, pokazując, że nas interesuje cały obszar spraw europejskich. Po pierwsze, Europa wartości. Proszę zwrócić uwagę na kwestie następujące. Powrót do korzeni, o czym wspominała pani minister. Co leżało u podłoża Unii Europejskiej? Zakładał Unię Europejską Robert Schuman, człowiek znany z tego, że całą muszę kręczy. A od 1999 roku traktatem amsterdamskim wprowadzono do Unii Europejskiej ideologię gender mainstreamingu.
Czyli nas obowiązuje w tej chwili decyzjami i zapisami urzędników europejskich zupełnie inna ideologia, sprzeczna z tą, która była pierwotna. Punkt pierwszy wartości. Punkt drugi, rodzina. Wspominał o tym pan minister. Rodzina przez wspólnoty została uznana za najlepszą komórkę, za najlepszą wspólnotę do tego, żeby w niej w warunkach miłości wychowywane były następne pokolenia. Dlatego rodzina jest specjalnie wspierana przez społeczeństwo i przez państwo. Jeżeli jakaś inna wspólnota próbuje udawać rodzinę i domaga się podobnych praw, no to jest zwykła uzurpacja. No przecież to jest po prostu pomylenie porządku. Kwestia trzecia, żeby nie przedłużać już szybciej. Polska wieś, wsparcie dla polskiej wsi. To jest szansa dla Polski i ona nie może być po prostu odbierana. Unia Europejska ma narzędzia, my chcemy, żeby te narzędzia służyły Unii Europejskiej, ale również dając szansę polskim rolnikom. Punkt czwarty, wspominał pan minister, budżet Unii Europejskiej. Chcemy mieć wpływ na ten budżet. To nie jest tak, proszę państwa, że ktoś nam daje za coś pieniądze. Tu jest cały czas dyskusja, jeżeli u was praworządność zawodzi, to my wam damy mniej pieniędzy. Ja chcę przywołać, bo to jest rzeczywiście czasami trudna dyskusja. Weszliście do klubu, w związku z tym szanujcie, respektujcie ich prawa, jeżeli oni nie będą chcieli, jeżeli nie spełniacie tych warunków, to oni wam zabiorą pieniądze. Jest coś takiego w Polsce jak pieniądze norweskie. Jest coś takiego w Polsce jak pieniądze szwajcarskie. Nowa transza. To są państwa, które nie należą do Unii Europejskiej. Dlaczego one dają Polsce pieniądze? Za co one płacą? Za dostęp do naszego rynku, do naszych konsumentów. Podobnie jest z pieniędzmi Unii Europejskiej. To nie jest łaska, którą... To są wzajemna wymiana możliwości, wymiana usług. Tu nie może nas nikt karać jakimś niższym budżetem. Kolejny punkt, piąty. Wspólny rynek. Proszę państwa, coraz więcej jest praktyk protekcjonistycznych. Kraje bronią swojego rynku. Są wewnątrz Unii, ale nie chcą wpuszczać. Jest taki przykład przecież choćby rynku medialnego. Ile jest w Polsce mediów, których właściciele są Niemcami, a ile w Niemczech jest mediów, których właściciele są Polakami? No dysproporcja jest ogromna. Ja słyszałem, że była jakaś jedna gazeta, bodajże o rowerach, czy turystyce rowerowej. Proszę państwa, kolejna sprawa. Granice. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale centrala obsługująca granice zewnętrzne Unii Europejskiej mieści się w Warszawie. To się nazywa Frontex. I wydaje się, że to są bardzo dobrze wydawane pieniądze Unii Europejskiej. Rzeczywiście jest na bieżąco podgląd. Miałem przyjemność wizytować tą instytucję w Warszawie. Rzeczywiście wysyłane są drony na granicę. W tej chwili, jak państwo wiedzą, zatrzymana została też nie dzięki zasługom Unii Europejskiej, ale głównie ministra Salviniego we Włoszech. Ta droga przez środek Morza Śródziemnego, ale ona dalej jest, że tak powiem, ożywiana, czy może na korzyść tego traktu przez Maroko i przez Hiszpanię ciągle duża ilość migrantów dociera do Polski. Unia Europejska zupełnie nie wie, albo nie chce wiedzieć o ogromnej ilości migrantów ekonomicznych z Ukrainy w Polsce. Ten temat się w agendzie Unii Europejskiej rzadko pojawia. O tym my chcemy mówić. I to są migranci, którym my dajemy pracę, dajemy edukację, dajemy opiekę zdrowotną, świetnie traktowani. My możemy być wzorem, jak należy postępować z migrantami. Częściowo z uchodźcami, bo przecież to są ludzie z obszarów również objętych wojną. Mamy prawo o tym mówić.
Punkt siódmy. Proszę Państwa, polityka energetyczna. No można powiedzieć, zderzają się dwa projekty, dwa symbole. Baltic Pipe, czyli ten gaz do nas z szelfu norweskiego przez Danię, co finiszujemy i w tej chwili jest to, wszystkie terminy są utrzymane. Wspaniałe osiągnięcie, przekonało nawet Unię Europejską. Unia Europejska dała na to pieniądze osobne, poza transzą, która należy się Polsce. I z drugiej strony Nord Stream 2, mówi się już 3 i 4. No coś, co uzależnia Unię Europejską na zewnątrz. No, bardzo niebezpieczny projekt. Pomijając jeszcze cały szereg elementów politycznych, Niemcy, Rosja i powiedziałbym pewne nawiązania, które nam historycznie się bardzo źle kojarzy. To, co wspominał pan minister, punkt 8, produkty. No niechże nas nie traktują jak gorszych ludzi, to nasze żołądki są inne. No. Nasze ubrania są inne, że możemy je obsługiwać gorszymi proszkami. To są rzeczy, o których, powiedzmy, powinno się już dawno mówić, ale teraz chcemy, żeby to wybrzmiało, chcemy wejść tam mocniej do Unii Europejskiej. Podwójne standardy, też pan minister o tym wspominał. Ja tu przywołuję taki przykład. No, Diduszko się położył, prawda, na jezdni, udając trupa i zaraz oburzenie na salonach brukselskich. Żółte koszulki na polach elizejskich i urzędnik brukselski mówi, nikt mi tam o tym nie mówił. Ja nie wiem, czy się będę tym zajmował, czy się będę do tego odnosił. No tak nie może być. Proszę Państwa, punkt 9, polityka klimatyczna. Wsadzono nas w pewien kaftan, uciążliwy dla nas ze względu na energetykę węglową. My potrzebujemy czasu. Nie można nas tym kiełznać. Nie można karać Polaków wysokimi cenami, które z tych zapisów są generowane. Jeżeli mamy tam reprezentację, a mieliśmy do tej pory i nic nie zrobiła, to niechże ta reprezentacja się zmieni, bo my musimy o to powalczyć. Znacznie wyraźnie. Punkt, proszę Państwa, 11, polityka spójności. Sam Schetyna, pan przewodniczący Schetyna powiedział, że do Francji nam brakuje 10 lat, a do Niemiec 20. No to jest uzasadnienie dla polityki spójności. Te środki dalej powinny płynąć, żeby wyrównywać te nasze szanse organizacyjne, ekonomiczne. I proszę Państwa, punkt 12. Ja tu zawsze zawieszam głos, czy ktoś z Państwa jeszcze sobie może przypomni, czy coś się nasunie. Jaka kwestia może być jeszcze w obszarze naszego zainteresowania? Otóż, proszę Państwa, to jest ta kwestia, o której się mówi, że PiS jest na niej ufiksowany cały czas. Że to jest tylko to, na co zwraca uwagę PiS w Europie. Polityka migracyjna na 12 miejscu. To jest ważna rzecz oczywiście, ale ja już powiedziałem, my migrantów mamy, my to rozwiązujemy. Niechże nas zaczną stawiać na wzór, a nie stawiać do kąta z tego powodu. Proszę Państwa, są dwie kwestie, powiedzmy, poza tym programem, o których warto wspomnieć, bo ja tu usłyszałem głos z sali. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej, prawda, czyli sił zbrojnych Unii Europejskiej. Jest taka inicjatywa PESCO, która częściowo te kwestie podejmuje. My stoimy na stanowisku, jako państwo polskie, jako naród polski. Nasze bezpieczeństwo w Europie zabezpiecza Sojusz Północnoatlantycki. Nie chcemy rozwiązań, które będą alternatywą dla tego sojuszu. Niech to będzie w kooperatywie z tym, niech to będzie spójne. Natomiast nie chcemy, żeby z Unii Europejskiej, z obszaru Unii Europejskiej zostali wypchnięci Amerykanie, Kanadyjczycy czy Brytyjczycy teraz po Brexicie. My budujemy to bezpieczeństwo w oparciu o te nasze tradycyjne sojusze. One są nam potrzebne. I ostatnia kwestia. Przepraszam, że tak przedłużam, ale jest kwestia stanowienia prawa przez Unię Europejską. Mamy z tym kłopot. W Komisji siedzę spraw zagranicznych. Docierają te dyrektywy. Ogromna większość regulacji prawnych to już są regulacje, które przychodzą do nas z Brukseli. I teraz proszę Państwa takie pytanie, czy ktoś z Państwa wie, co się dzieje, jeżeli Polska się nie zgadza na jakąś regulację. Przecież może być coś niekorzystnego. No przecież być może, że na tych korytarzach Brukseli narodzi się jakieś rozwiązanie prawne dla Polski dotkliwe, niekorzystne. Co my możemy zrobić? Czy mamy jakiś mechanizm? Tak, mamy taki mechanizm, nazywa się żółta kartka. Jeżeli się kwalifikowana ilość państw
zbierze, jest niezadowolona z tego, to rzeczywiście może do Brukseli odesłać taki akt prawny. Ile razy to się wydarzyło? Czy to działa, czy to nie działa? No bo jeżeli działa, no to powinno się wydarzyć. Otóż wydarzyło się 3 razy do tej pory. Raz wydarzyło się to w kwestii takich, powiedzmy, sporów między pracodawcą a pracownikami o prawo do strajku. Rzeczywiście wtedy Unia Europejska wycofała, Bruksela wycofała tą regulację prawną. Drugi raz to się wydarzyło przy urzędzie prokuratora europejskiego. Zebrały się państwa, powiedziały, nie chcemy tej instytucji, to prawo jest niekorzystne. Co zrobiła Unia Europejska? Ignorowała ten protest i urząd prokuratora został powołany. I ostatni nasz protest wspólny w gronie sprzymierzonych państw, no to sprzeciw wobec tej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Również zignorowała Unia Europejska go przyjęła. To przecież chyba tak nie może być. No musimy te mechanizmy poprawiać. Jest wiele do roboty, jest wiele do pracy. Chcemy się tego podjąć. Proszę Państwa, jest propozycja. Idźmy do wyborów. To są bardzo ważne wybory. Namawiajmy innych. To są decyzje, które zaciążą na następne lata, na następne pokolenia. Dziękuję bardzo.